Witam. Witaj, Mark. Ja dziękuję tobie. Dziękuję tobie na wsparcie. Cieszymy się, że możemy pomóc. Ja jestem chory. W jednej chwili twoje życie zmieniło się i rozpocząłeś podróż, która dla każdego z nas jest niewyobrażalna. To jest afazja. Ja... Nie wiem, czy wiesz, ale kiedy mówisz o chorobie, łapiesz się za miejsce, w którym się zaczęło. Po udarze nie mówiłem. I teraz leczenie, ja przypominałem, to ja mówić, czytanie, pisanie, ja rozumiem, to jest trudne. To jest trudne, bo udar wyłączył tę część mózgu, która u ciebie była odpowiedzialna za mowę. Po udarze mózg nie poddał. Mózg się nie poddał i ty się nie poddałeś. I bliscy, którzy są koło ciebie, którzy chcieli ci pomóc. Mózg się nie poddał i zaczęły się tworzyć nowe połączenia między neuronami. I nowa część mózgu zamieniła się w część odpowiedzialną za zdolność mowy. Ja lubię mózg. Mózg jest przyjaciel. To trudna przyjaźń, kiedy przyjaciel nagle wyłącza zdolność mówienia i każe ci się uczyć podstawowych słów od początku. Tak, ale to przyjaciel. My też lubimy twój mózg. To jest burza, to jest afazja. Świat piękny i ja nie leżę, i ja stoję, ja idę. Do widzenia. Do zobaczenia, Mark.